Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, The Turner, Tar and Glue Remover. Dobrze, że przeczytałem, bo chciałem w nim wjechać na całe auto, a tu jest napisane, że mocny i wolno panujący preparat do usuwania smoły, kleju oraz żywicy. Potrafi usunąć ciężkie zabrudzenia, zalecamy stosować punktowo, najlepiej nanosić za pomocą mikrofibry. I śmierdzi jak killer, rzeczywiście. Ja postaram się ogarnąć tylko tu, gdzie mam najwięcej, właśnie na dole, tak jak z tej, z jednej i z drugiej strony. Zobaczymy, jak to wpłynie na powłoki. Ok, o tak, zobacz, co się dzieje. Ojej, rzeczywiście killer. Widzisz to? Masakra. Ojej, no ogień. Słuchaj, ciekawy jestem, co na to powłoka. Zbiera. No okrutnie, jest bezlitosny. W ogóle z tego, co tu widzę, to nie zbiera jeńców. Ojej, tak, ty na rękawice. Ale ostry skurczybyk. Straszny, dobra. Pukanie od razu. Ja pierdziele. No bydle. Słuchaj, wrzuciłem i od razu zaczęło działać. To tak natychmiast. No to musi być straszny mocarz. Dobrze, że się nie pokusiłem na całe auto. Wow. No. No ładnie zebrał. Okej. Okay. Powtórzymy. Spróbujemy. Tu jeszcze zostało dwa elementy. Ale mocarz, ja pierdzielę. Dobra. Okej. Okay. Idę po produkt. Tu zrobimy inny myk. Ryzykuję. Trudno. Tu jest tego dużo więcej. I zobacz, co się dzieje. Po zarzuceniu. Płynność niesamowita. Wydajność będzie kozacka. Spryskam całe drzwi. Odczekam chwilę, a tamtą stronę pójdę osuszę. I znowu pozwolę sobie... Ale no, zbiera okrutnie. No taki trochę killerek, można powiedzieć, rzeczywiście. Na szybkie akcje będzie dobry, tak jak tutaj. Będę musiał jeszcze wjechać z nim na felgi. Okej. Dobra, niech tu sobie wisi ręczniczek. Za chwilę tu wracamy. Patrzymy, co tutaj się dzieje. Trochę już leży. Dobra, wjeżdżam z rękawicą. O, słuchaj, no jest straszny, bardzo mocny, no zbiera niesamowicie, wszystko. Słuchaj, uzupełniam, no to już jest lotna rdza. Mocny środek, naprawdę, i rzeczywiście odradzam wjazd na całe auto. Robimy panel i zostawiamy. I wskakujemy na następny, przepraszam. Chcę zobaczyć, jaki to będzie miało wpływ na powłoki. Ryzykuję i to jak nigdy dotąd. Okej. Słuchaj, no zebrał to, co miał zebrać. Zrobił to natychmiast. Tu jest jeszcze. A już wyobrażam sobie, co będzie. Słuchaj, na tyle, tam gdzie nie ma zabezpieczenia, będzie ogień. Dobra. Pukujemy skurczybyka i wracam tutaj. Niezły jest, naprawdę. Zajebisty. Cóż ci mogę powiedzieć? No, skurczybyk do tykania będzie idealny. Na pewno nie zarzucamy produktu i nie czekamy. Robimy to od razu.
ładujemy i przecieramy panel. Zajebiście. Zobacz, jak hydro wróciło. Ok, wracam na tamtą stronę. Wycieram. I teraz już tylko i wyłącznie będę atakował z rękawic. O, ale mi prysnęło na dach. Dobra. Ładnie. No, wróciła śliskość. Nieźle. Dobra. Na maskę też trzeba będzie to zrobić. Bardzo delikatnie. Ok. No, jestem pod wrażeniem. Naprawdę. I nawet nie ryzykuję, żeby udowadniać, że produkt może poleżeć i tam inne historie, że nic się nie będzie działo, bo działa naprawdę i śmierdzi na takiego skurczybyka, który jest agresywny właśnie. Tak, została alert narza, słuchaj. Zrobił to fenomenalnie. A teraz zobaczymy, co zrobi tu w słońcu, gdzie nie ma powłoki. Od razu sobie przygotuję lance do spłukiwania. Ok. Lecimy z bałaganem. I zarzucam. No, w słońcu trochę ryzykuję. Wyżej już tylko i wyłącznie rękawica. Ojej. No, zbiera natychmiast. Nie zostawia jeńców, naprawdę. Bezlitosny jest. Ale on jest tłusty, więc nie rozumiem, dlaczego nie może poleżeć. Może mieli jakieś złe doświadczenia co do produktu. Ale zbiera, zobacz. Coś niesamowitego, słuchaj. Natychmiast. Nie potrzebuje czasu. Po prostu jest akcja, reakcja. Tu się patrz, zobacz, co się dzieje. Okej. Okay. Dobra, natychmiast. W ogóle on wrzucasz i od razu widzisz, gdzie jest smoła. On nie czeka, on tam ma wywalone na to. I teraz robię to w słoneczku. Lakier się troszeczkę nagrzał. No, jest dobry, naprawdę jest mocny. I tak jak mówię, panel po panelu nie szalejemy. Jak kończymy, ciach, cyk, od razu, spłukiwanko, od razu. Zajebisty. I fajnie się wypłukuje. Naprawdę fajnie. Rewelacja. I co? I znowu suszymy. No. Bo wiadomo, że nam się nachlapało. Słuchaj, nie będę przeciągał. Następna akcja. Wskakuję na felgę. Mam tu felgi zimowe, które jeszcze, kurczę, stoją z letnie, przepraszam, z Volvo. Przez zimę mi się nie udało, nie chciało mi się. Stoją, czekają. Produkt obłędny. Naprawdę. Wskakujesz, szybka akcja i od razu wypłukiwanie. Natychmiastowe działanie. Natychmiastowe. Produkt nie czeka, on od razu zbiera, więc za żadne skarby nie pozwól mu przysnąć, bo może ci narobić bałaganu. Aplikujesz, tak jak widzisz, ja rękawica, docieranko i pukanko. I znikasz. Teraz przedmucham sobie rękawicę, bo już trochę syfu zebrało i lecę dalej.
Słuchaj, na felonku również rewelacja. Naprawdę, zbiera tak jak na lakierze. Szybka akcja, kurczę. Specjalnie wziąłem felgi od Volvo. Te złociste, miedziane. To zależy, jak spojrzysz pod światło. Bo tam lakier nie do końca jest takim twardzielem. One były ponownie lakierowane i tam kiedyś Detailers Magic też tar od nich, który mi pozamiatał te felgi, który jest killerem właśnie i dla mnie takie produkty w ogóle nie mają miejsca. Nie mają. Takie, które... bo mając auto kolegi do ogarnięcia, no nigdy nie wiesz, który panel mógł być malowany ponownie i nie wiesz, czy właśnie nie narozrabia. I do tej pory tam część usunąłem, ale część została niestety. Poszło grubo. I tu też miałem obawę, bo z opisu, że jest mocarzem, na szczęście nie narozrabiał. Na felgach przy słoneczku i takim wiaterku troszeczkę w miarę szybko przysychał, trzeba tego pilnować, ale pędzlowanie, zbieranie, znaczy z tym produktem jest szybka robota, naprawdę. Rzeczywiście jest szybka robota, kurczę, wjeżdżasz, rękawica, pędzel, pyk, robi kurczę to szybko i skutecznie, to mi się podoba. Najgorsze w nim zapach, no śmierdzi, śmierdzi niesamowicie, ale działa. Także kurczę, no bardzo miło zaskoczony. Super, naprawdę produkt. I z czystym sumieniem polecam. Zrobi to, co powinien zrobić. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!